Drugi list do Tymoteusza, 3 rozdział, 16 werset. Całe pismo od Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do karcenia, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości. Drugi do Tymoteusza, 3:16. Skąd wiemy, że Biblia jest Słowem Bożym? Na to pytanie Biblia sama udziela przekonującej odpowiedzi. W Starym Testamencie wyraźnie widać, że księga ta została natchniona przez Boga. Trzy przykłady pokazują z mocą boskie pochodzenie Biblii. A. W początkowych rozdziałach Księgi Rodzaju relacjonowane są nam wydarzenia, które są całkowicie poza możliwością obserwacji przez człowieka. To, w jaki sposób niebo i ziemia powstały dzięki potężnemu dziełu Boga, zakłada wiedzę, którą jedynie poprzez objawienie autor księgi mógł otrzymać od Boga. B. Historyczne księgi Starego Testamentu mają charakter, którego nie znajdujemy w historii ludzkości. Wielcy mężowie wiary, którzy są przedstawieni, nie są bynajmniej ukazani jako bohaterowie. Abraham miał silną wiarę i jest nazywany przyjacielem Boga. Dawid, wielki król, był człowiekiem według serca Bożego. Niemniej jednak Biblia przekazuje również poważne porażki i ciężkie grzechy tych ludzi. C. W proroczych księgach Starego Testamentu zauważamy, jak bezpośrednio zwraca się do ludzi. Nie ma tu żadnego wahania ani skrępowania. Około 350 razy mówi się: tak mówi Pan. Poprzez proroków Bóg umieszcza swoje słowo na sumieniach ludzi z mocą i autorytetem. Skąd wiemy, że Biblia jest Słowem Bożym? Drugi list do Tymoteusza, 3 rozdział, 16 werset. Całe pismo od Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do karcenia, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości. Drugi Tymoteusza, 3:16.